Przed nami definicja funkcji g, której dziedziną są liczby naturalne, czyli całkowite dodatnie, 1, 2, 3, 4 i tak dalej. No i definicja jest taka, że g od n jest równe 4, jeżeli n jest równe 1. No i tu jest taka definicja, że to jest g od n minus 1 plus 3,2, jeżeli n jest większe od 1 i całkowite. I naszym celem jest obliczenie wartości g od 1, g od 2, g od 3 i g od 4. No i teraz zachęcam, aby przerwać oglądanie tego filmu i samodzielnie obliczyć te wartości. Dobrze, no to teraz zróbmy to razem. Czyli tak, g od 1. No ile jest g od 1? Aha, czyli w miejsce n w definicji wstawiamy 1, no i widzimy, że dla n równego 1 wartość tej funkcji jest 4. Czyli g od 1 jest 4. G od 2. Aha, no 2 nie jest 1, 2 jest większe od 1 i całkowite, czyli musimy skorzystać z tego fragmentu definicji, czyli g od 2 jest g od 2 minus 1 plus 3,2. Na g od 2 minus 1 to jest g od 1. G od 1 policzyliśmy tutaj, czyli to jest 4 plus 3,2, czyli 7,2. No, jaka jest wartość w trójce? No to znowuż patrzymy, aha, 3 jest większe od 1, czyli to jest g od 3 minus 1, czyli 2 plus 3,2. G od 2 policzyliśmy wcześniej, czyli to jest 7,2 plus 3,2, czyli 10,4. I G od 4, ponownie G od 4, 4 jest większe od 1, całkowite, wobec tego należy do dziedziny, czyli to jest G od 4 minus 1, czyli 3 plus 3,2. No, czyli G od 3 policzyliśmy tutaj, to jest 10,4. Plus 3,2, czyli 13,6. Czyli dziedziną funkcji g są liczby całkowite dodatnie, czyli funkcja g to jest tak naprawdę ciąg. Prawda? Możemy w inny sposób zapisać tę funkcję. No, g od 1 to jest pierwszy wyraz tego ciągu, czyli 4, no potem następny 7,2, potem 10,4, 13,6 i tak dalej. No, możemy sobie wyobrażać, że to jest nieskończony ciąg. I teraz ta definicja opisuje regułę tworzenia następnego, kolejnych wyrazów tego ciągu. No, ta reguła mówi, że następny wyraz powstaje przez dodanie do poprzedniego 3,2. Do poprzedniego wyrazu dodajemy zawsze tę samą liczbę 3,2. No i to jest ciąg arytmetyczny, ale o tym będzie jeszcze w innych filmach. Czyli taka definicja, która definiując funkcję odwołuje się do niej samej, nazywa się definicją rekurencyjną. Czyli to jest definicja rekurencyjna. No dziś w dobie komputerów taka definicja w ogóle jest bardzo wygodna dla komputera, bo ona jest bardzo krótka. Tym niemniej chciałbym zwrócić uwagę na następującą cechę tej definicji. Powiedzmy, że chcemy obliczyć g od 6, prawda? Żeby obliczyć g od 6, no to patrzymy tutaj, to g od 6 to jest g od 5 plus 3,2. Aha, czyli żeby znać g od 6, potrzebujemy g od 5. No ile jest g od 5? No g od 5 to znowuż jest g od 4 plus 3,2. No, ile jest g od 4? No, g od 4 obliczyliśmy tutaj już, więc wiemy, ale gdybyśmy wcześniej tego nie zrobili, to żeby obliczyć g od 6, musimy po drodze obliczyć wszystkie poprzednie wyrazy takiego ciągu. Czyli gdyby to było, na przykład, gdyby chcieliśmy obliczyć setny wyraz tego ciągu, to wszystko z tej definicji musielibyśmy obliczyć wszystkie poprzednie wyrazy. Więc jest to obliczeniowo dosyć trudne, prawda? Ale wróćmy do tego, g od 4, czyli 13,6 plus 3,2 plus 3,2, czyli to jest 13,6 plus 6,4, czyli to jest 20. Czyli szósty wyraz tego ciągu, czy też g od 6, wynosi 20. Popatrzmy na kolejny przykład. Tu mamy teraz definicję funkcji h i znowuż jest ona dana w
ten sposób, że dla n równego 1 jest 14, a dla n większego od 1 i całkowitego h od n jest zdefiniowane przez h od n minus 1. I policzmy ponownie kilka pierwszych wyrazów ciągu, czy też kilka wartości tej funkcji. H od 1 to jest 14, tak jak jest napisane, h od 2. Aha, h od 2, no to patrzymy, 2 jest większe od 1, czyli to jest 28 podzielone przez h od 1, czyli to jest 28 przez 14, czyli 2. Czyli h od 2 jest 2, h od 3, aha, h od 3 to jest, co patrzymy, 3 to jest więcej niż 1 całkowity, czyli 28 przez h od 2, ale h od 2 to jest 2, czyli to jest 28 przez 2, czyli 14. Aha, h od 3 jest znowuż 14, ale ponieważ relacja między h od 2 i h od 1 jest taka sama jak pomiędzy h od 4 i h od 3, to skoro h od 3 jest równe h od 1, to h od 4 będzie równe 2. Czyli widzimy, że nasz ciąg, znowuż to jest funkcja, której dziedziną są liczby naturalne, zatem ciąg, czyli pierwszy wyraz jest 14, drugi jest 2, trzeci jest 14, czwarty jest 2, no i widać, że potem będzie 14, 2 i tak dalej. Na wszystkie nieparzyste wyrazy tego ciągu będą równe 14, a parzyste wyrazy będą równe 2. No i może jeszcze jeden przykład. Ten przykład jest troszkę inny, prawda? W czym on się różni? A mianowicie, no właśnie, że tutaj ten wyraz jest określony w terminach dwóch poprzednich, prawda? Że wyraz numer pierwszy i drugi są zadane, a wyraz trzeci, no żeby obliczyć trzeci, to trzeba znać pierwszy i drugi, żeby obliczyć czwarty, trzeba będzie znać trzeci i drugi i tak dalej. No dobrze, policzmy kilka pierwszych wyrazów. F od 1, no F od 1 jest minus 6, to tutaj nie ma co wiele się zastanawiać. F od 2 również jest podany, minus 4. F od 3, aha, 3 to jest więcej niż 2, to F od 3 to jest F od 3 minus 2 plus F od 3 minus 1, wobec tego to jest F od 1 plus F od 2. Czyli wyraz numer 3 jest sumą wyrazu pierwszego i drugiego, czyli to jest minus 6 minus 4, czyli minus 10. Teraz czwarty wyraz tego ciągu to jest, znowuż patrzymy, 4 jest większy niż 2, czyli jest f od 2 plus f od 3. Czyli te wyrazy, każdy następny wyraz jest sumą dwóch poprzedzających go wyrazów, na począwszy od n równego 3. F od 2 plus F od 3. F od 2 to my znamy, to jest minus 4. F od 3 policzyliśmy przed chwilą, minus 10, czyli minus 14. No jeszcze może F od 5. No F od 5 to jest F od 3 plus F od 4. F od 3 to jest minus 10. F od 4 minus 14, czyli minus 24. No to wobec tego nasz ciąg, możemy go zapisać kilka pierwszych wyrazów. Minus 6 pierwszy wyraz, minus 4 drugi wyraz, minus 10, minus 14, minus 24 i tak dalej, prawda? Następne wyrazy, ponownie, żeby obliczyć f od, prawda? Jeżeli interesuje nas jakiś daleki wyraz, f od 10, no to, prawda, to jest f od 8 plus f od 9, z kolei, zobaczmy, no, f od 8. F od 8 to jest F od 6 plus F od 7, może postawmy nawias, plus F od 9 to jest F od 7 plus F od 8. No F od 6 to jest F od 5 plus F od 4 plus F od 7 to jest F od 5 plus f od 6 plus f od 7 to jest f od 5 plus f od 6 plus f od 8, czyli f od 6 plus f od 7
i tak dalej. Widać, że sprawa robi się bardzo skomplikowana, więc obliczenie tego dalekich wyrazów tego ciągu, no znowuż musimy znać wszystkie poprzednie, prawda, bo taka to jest reguła. No i widać, że dosyć, gdybyśmy chcieli jakiś ogólny wzór znaleźć, to ten ogólny wzór, no nie wygląda to dosyć prosto, choć taki ogólny wzór, otrzymanie takiego wzoru jest możliwe.